Ksiądz arcybiskup Sławoj Laszek Głódź, Metropolita Gdański odchodzi, obchodzi dzisiaj swoje 75 urodziny. Tym samym osiągając wiek emerytalny, przechodzi na emeryturę. Decyzją ojca Świętego Franciszka administratorem apostolskim archidiecezji Gdańskiej sede wakante zostaje biskup Elbląski, ksiądz biskup Jacek Jezierski. Ksiądz arcybiskup Sławoj Leszek Głódź urodził się 13 sierpnia 1945 roku w Bobrówce na Podlasiu. W roku 1970 przyjął święcenia kapłańskie. 21 lat później wraz z ustanowieniem ordynariatu polowego w Polsce został mianowany biskupem polowym Wojska Polskiego. W 2004 roku został ordynariuszem diecezji warszawsko-praskiej, a 17 kwietnia 2008 roku arcybiskupem metropolitą Gdańsk. scheme Ksiądz arcybiskup Sławoj Laszek jest członkiem Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski, Rady Prawnej KEP, Komisji do Spraw Polonii i Polaków za Granicą, Zespołu do Spraw Kontaktów z Konferencją Episkopatu Francji, delegatem do Spraw Duszpasterstwa Strażaków oraz delegatem KEP do Spraw Telewizji Trwam. Ponadto jest współprzewodniczącym Komisji Wspólnej Przedstawicieli Rządu RP i KEP oraz członkiem Rady Programowej Katolickiej Agencji Informacyjnej. Wcześniej pełnił funkcję m.in. przewodniczącego Rady ds. Środków Społecznego Przekazu Konferencji Episkopatu Polski, Krajowego Duszpasterza Kombatantów, przewodniczącego zespołu biskupów ds. Duszpasterskiej Troski o Radio Maryja, członka Rady Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. W związku z osiągnięciem przez księdza arcybiskupa Sławoja Leszka Głudzia wieku emerytalnego, ojciec święty Franciszek przyjął jego rezygnację z pełnienia posługi metropolity Gdańskiego. Do momentu mianowania przez papieża nowego, pasterza archidiecezji, funkcję tę będzie pełnił biskup Elbląski, ksiądz biskup Jacek Jezierski.